Od ponad 40 lat przeszłość Walimia i jego tajemnice interesują historyków, dziennikarzy, a także poszukiwaczy skarbów. Co kilka lat w gazetach pojawiają się pełne znaków zapytania artykuły, w których przypomina się dokumenty historyczne, a zwłaszcza decyzję samego Hitlera o wybudowaniu w 1943 roku w Górach Sowich wielkiej fabryki zbrojeniowej. Obliczono, że około 200 km² podziemnych tuneli wydrążyli jeńcy wojenni i więźniowie obozu Gross-Rosen. Ci, którzy dotrwali do zakończenia wojny, nie wrócili już na powierzchnię. Niemcy odcięli wyjście do jednego z labiryntów, w którym pracowało około 10 tysięcy osób. Jedna z największych zbrodni hitlerowskich została popełniona właśnie tutaj. Do dzisiaj nikomu nie udało się odnaleźć zbiorowej mogiły. Podejmowano również próby penetracji podwalimskich lochów. Zawsze kończyły się w dramatycznych okolicznościach. Eugeniusz Wołoszczuk, fotoreporter z Centralnej Agencji Fotograficznej, penetrował okolice Walimia na początku lat 60. Zgadza się. Łącznie z kapitanem Świątkiewiczem Bogdanem z ramienia Wojska Polskiego. On dla prasy wojskowej, tudzież audycji telewizyjnych, które wtedy prowadził kapitan Świątkiewicz. My konkretnie szukaliśmy zbiorowej mogiły 10 tysięcy jeńców i więźniów obozu Gross-Rosen. No, przygotowywaliśmy się przez 3 lata, bo wiadomo, że na 2 dni przed wejściem wojsk radzieckich na te tereny tutaj obóz jeszcze był czynny, to znaczy w podziemiu ludzie pracowali, bo była data wypisana na ścianie. Wiadomo, że nikt z podziemi nie wyszedł i obsługa SS wyszła stąd dosłownie przed oddziałami radzieckimi. Mieliśmy różne pogróżki telefoniczne, żebyśmy się nie wtykali, nie zabierali do tego. Ginęli nam po prostu ludzie, świadkowie, którzy mogli coś powiedzieć na ten temat, po prostu znikali nam w dziwny sposób, nie wiadomo gdzie byli, co się z nimi w ogóle stało, także do dzisiejszego dnia nie wiemy. Wiemy, że jedna z osób wyjechała do Republiki Federalnej Niemiec, no a 2 osoby po prostu zginęły. Wiadomo też, co ustaliliśmy, że dowódca SS i Gestapo Festung Breslau wystartował samolotem. To był jedyny samolot, który wystartował z Wrocławia.